Nazywam się Adam Kowalewski, urodziłem się w Warszawie, urodziłem się z mózgowym porażeniem dziecięcym, nie mogłem chodzić, ale miałem tak kochających i dobrych rodziców, że po prostu zajęli się mną i rozpoczęła się od małego walka o moje zdrowie i można też powiedzieć w pewnym sensie o życie, znaczy takie przyszłe, żebym po prostu był no, samodzielny i samowystarczalny. Jak mama była w ciąży, to jeden lekarz stwierdził, że może być bardzo duże niedotlenienie mózgu, pnia mózgu i uszkodzenie w efekcie. Zachęcał moją mamę do aborcji. No, powiedzieli, lepiej gdyby pani usunęła, a moja mama się nigdy nie zgodziła na to, bo zawsze moja mama zawsze marzyła, żeby urodzić synka i trafiła już po tym fakcie do innego ginekologa bardzo dobrego. No i dzięki doktorowi Januszowi Chmielewskiemu no, mama urodziła. No i tutaj się zaczyna też historia mojego ojca. Tata był aresztowany. No i przeżył trzy obozy koncentracyjne. Miał doświadczenia robione w Oświęcimiu, pseudomedyczne przez doktora Mengele, który po prostu zachęcał nawet do aborcji i sam wykonywał też zabiegi aborcyjne. Tata sobie tak przyrzekł, że jeżeli będę miał, założę rodzinę, że jeżeli będę miał dziecko i ono się z jakichś tam przyczyn urodzi niepełnosprawne, to zawsze będę walczył o jego zdrowie i życie. Tata w 1941 roku został aresztowany przez Gestapo, przewieziony został na Pawiak i był przesłuchiwany w Alei Szucha. Tata był badany przez trzech lekarzy, dwóch Niemców i jednego Polaka, doktora Zygmunta Śliwickiego. I jak był po prostu po tych przesłuchaniach na izbie chorych na Pawiaku, to dwóch lekarzy niemieckich od razu stwierdziło zgon, a jeden, czyli Polak, doktor Zygmunt Śliwicki, też przyszedł i chciał też ze swojego punktu widzenia zobaczyć, co się z tatą dzieje, no i po prostu stwierdził, że tata żyje. Został znowu przeniesiony do celi, ale ktoś się nim opiekował i tata był nieprzytomny, ale czuł, że po prostu ktoś się nim opiekuje. Gdy wróciła już mu przytomność, to doktor Śliwicki go zobaczył, stwierdził, że jest stan dobry i tak do niego powiedział, pokiwał głową, że będziesz żył, a czy wiesz, kto cię uratował? A tata mówi, nie wiem. Ale czułem takie ciepło, mówi, doktorze, czułem ciepło. A tym człowiekiem, doktor mówi tak, a tym człowiekiem, co się uratował, to był franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe, z którym byłeś w jednej celi. Doszedłem do takiego stanu, że no, moje życie się bardzo zmieniło. Jako 7-letni chłopiec zacząłem grać w tenisa ziemnego. Jestem nawet teraz instruktorem tenisa ziemnego, ale od pewnego czasu, właściwie od 7 lat, zacząłem biegać. I to mnie dopinguje właśnie do pracy nad sobą, bo biegam razem z pełnosprawnymi ludźmi. Szukałem dobrego trenera, który się by mną zajął. Dostałem się do trenera Edwarda Bugały, który polecił mi Jana Marchewkę. Praktycznie od 7 lat on po prostu planuje mi treningi. No i po prostu ja się tak zawziąłem na ten maraton. Ja mówię, panie Janku, ja chcę maraton przebiec. Pan Janek powiedział, jeżeli się dobrze czujesz, spróbujemy.
na moje predyspozycje z częściowym niedowładem prawej nogi. To jest cud, że po prostu ja biegam z niedowładem prawej nogi. Trenerzy też powiedzieli, że no nie widzieli człowieka, który by biegał w takich warunkach fizycznych z niepełnosprawnością wśród pełnosprawnych ludzi. W sierpniu przebiegłem bieg Powstania Warszawskiego też i po tym czasie zacząłem już biegać no, po 20 km, no i też po 30, bo to 30 też trzeba zaliczyć. No i 30 września rozpoczął się bieg. Dobiegłem w czasie, oficjalny czas był 6 godzin 34 minuty 26 sekund. Dopingujące dla mnie było to, że nie byłem ostatni. Z tej całej mojej historii płynie taka nadzieja, tak myślę. I do rodzice, drodzy rodzice, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i no też z różnymi postaciami tego mózgowego porażenia dziecięcego, z niedowładami, chcę do Was tak zaapelować, że nie martwcie się i trzeba walczyć o dzieci, które są skarbem dla swoich rodziców. Jak są niepełnosprawne, to rodzice musicie wszystko zrobić, żeby uratować swoje dziecko, bo zawsze jest, póki człowiek żyje, zawsze jest nadzieja.